Dobry wieczór, Polsko. Ryszard Makowski. Moim gościem jest pan Wojciech Zabłocki. No, już mówiłem to parę razy, ale może ktoś dopiero się włączył. Jest to burmistrz Pragi Północ, samorządowiec z ramienia PiS. Niewiele dzielnic jest pod jurysdykcją PiSu w Warszawie. Jeszcze niewiele. Dwie chyba na razie. Bemowo, no, trzy nawet, bo jeszcze na Żoliborzu współrządzimy. A, no tak, rzeczywiście. Mamy rzeczywiście, no, ale Szachlebowicza, współrządzimy. No ale tutaj, tak, tutaj rzeczywiście reprezentacja PiS na Pradze Północ, tak jak zawsze, jak pamiętam, jest dosyć silna. No ale co pan sądzi o takiej akcji, która się odbyła, że to pomnik naszego króla, no pan jest historykiem, to pan, tak, pewnie o nim więcej wie niż ja. No wiem o tym, że stolicę zabrał temu Krakowowi, mhm, i oni tam do dzisiaj się tym szczycą, że już nie mają stolicy, popłakując. No, no co to dużo mówić, no szpecono, zakładając mu no taką no niezbyt ładną koszulkę. No. To w ogóle nie pierwszy pomnik u nas też kapeli praskiej, gdzieś te koszulki z konstytucją założono. No, z jednej strony to jest jakaś profanacja często, tak, no bo to jeżeli to był jeszcze jednorazowy event, ale to jest jakaś taka grubsza akcja i to jest brak powagi w niektórych sytuacjach na niektórych pomników. No nie pomniki to nie są miejsca, gdzie każdy w ramach protestu będzie mógł sobie zawiesić teraz szalik, koszulkę, flagę, transparent, a może go w ogóle przerobić, pomazać, zniszczyć. To nie to chodzi, jakby to jest jednak forma wandalizmu, większa lub mniejsza, ponieważ żeby teraz zdjąć tą koszulkę, to trzeba, przecież jakiś miejski dźwig musi podjechać, wysoki. No może strażcy podjechała. To jak straż pożarna podjedzie, to rozumiem, że to też nie jest za darmo. To też kosztuje i czas, i pieniądze, taka akcja. A w tym czasie może ta straż by ratowała na przykład jakiś budynek na Pradze, nie daj Boże, z pożaru. Więc to też nie jest takie śmieszne, kiedy są wandalizmy. Nie wiem, jak uczeń wezmie straż pożaru do szkoły. Ja tego nie przedstawiam jako śmieszne. Co? Ja tego nie przedstawiam jako śmieszne. Ja tak, bo mówię, możemy oczywiście tak to do tego sprowadzać, ale ja bym tego bardzo nie lekceważył. Bo jak jakiś uczeń dla żartu na przykład powie i zadzwoni do szkoły anonimowo, że jest bomba, i go potem nakryją, no to przecież duże pieniądze, no płaci, tak, za karę. Tak, ale, natomiast tutaj uruchamiać służby, żeby to sprzątać i odwracać, to jest jakaś forma wandalizmu. Ja bym tutaj nie tolerował. Mnie dziwi inny aspekt, przecież to miejsce jest monitorowane, prawda? A to dokładnie widać, przecież podjechał samochód, dźwig tak samo wynajęty przez tą organizację, nie wiem, obywateli RP, czy KOT, czy jakieś tam inne twory. To dźwig podjechał, bo ja nawet nie wiem. Tak, ja widziałem, że to podjechał, no przecież nie wdrapali się na kolumnę 20-metrową. Są różni specjaliści. Podjechał jakiś dźwig, przecież mamy jego rejestrację. Możemy namierzyć, kto to był, jak to zrobił. To jest jakaś forma wandalizmu. No ale przecież tam nie można wjeżdżać, no tak naprawdę. No właśnie, to też pytanie, czy mieli pozwolenie może z miasta, no bo to mnie właśnie interesuje. Jakby mieli pozwolenie, to byłby jakiś gigantyczny skandal. No ale interesuje mnie kolejny, techniczny. To byłby 1050 powód do dymisji prezydenta miasta, tak? No tak. W grubej księdze. To już będziemy musieli wytrzymać to do 21 października. Ale nie zapomnieć. Z tą panią, no. Nie, no ale po prostu, no, to jest według mnie też troszeczkę się tutaj nasuwa pytanie, czy dobrze, że w Biurze Bezpieczeństwa Miasta i Zarządzania Kryzysowego dyrektorem jest pani Ewa Gawor, no, podporucznik Milicji Obywatelskiej. Nie, no w ogóle wspaniale. No to proponuję. Jeszcze ma tam trochę kolegów. No właśnie, ja bym zobaczył, jakich kolegów tam mamy, tak, jakiś tam oddział. Myślę, że jakby ich wezwał dawny system, to wszyscy byliby gotowi pewnie, nawet specjalnie jakiś tam skład się nie zmienił. No jakby to też pokazuje, czym jest Platforma Obywatelska, partia, która, uważa, że demokratyczną, która gdzieś odwołuje się do Solidarności, do dawnych tradycji opozycyjnych. Niektórzy tam się jeszcze próbują odwoływać, kiedyś bardziej, teraz mniej. Kiedyś uważali się za prawicowych, centroprawicowych, no jakąś kotwicę zarzucali, zresztą centrową czy konserwatywną. Natomiast widać, czym są. No są jakimś tworem, który przyjmie każdego, ale za nimi stoją postkomuniści po prostu. Ale to jest też partia historyków. No, Donald Tusk historyk, Bronisław Komorowski historyk. Co wybitnych nawet, historyków. Co mu nawet tamteś z takiej jednej organizacji, do której chyba pani Ewa Gawor, do której pani Ewie Gawor było blisko, pomagał pisać pracę magisterską. Ciekawe, jak to wyglądało. Czy to wyglądało tak, że zadzwonił tam na ten słuchajcie, tam Bronek przyjdzie, to dajecie mu tego magistra. No bo to siedział i pisał razem. W wybitnych, bardzo mądrych wypowiedziach. Tak samo pan jeszcze Schetyna, też jest historykiem, to sobie to spore grono. Ja tak zauważyłem, tutaj chcę być uszczypliwy wobec pana, że dużo idzie historyków i dużo prawników. Prawda? Jakoś tak, jak się spojrzy na wykształcenie polityków, to chyba te dwie profesje dominują, tak? Tak, no to na pewno, ale natomiast jak spojrzymy o panów, o których wcześniej wymienialiśmy, to wybitne wypowiedzi, wybitna mądrość, biorąc oczywiście w duży cudzysłów, jakby ktoś mojej ironii nie zrozumiał, no to widać, jakby, jak nie wiem, jak oni kończyli te studia, nie wiem, jak maturę nawet uzyskali, bo naprawdę to ale śmieszniejsze jest to, że jeszcze pani Gronkiewicz jest profesorem prawa, prawda? Tak. To jest najśmieszniejsze i daje przykład, jak tego prawa należy przestrzegać. Nawet widziałem, jak poszła też, jak już pani Gersdorf tam nie powinna już wchodzić do tego
fachu Sądu Najwyższego, to pani Gronkiewicz-Waltz też poszła, jakby trzeba było podsadzać, to jest na miejscu, że ona tutaj gdzieś tam, tak, jakby drzwi były zamknięte, to przez okno ją tam siup wsadzą, prawda? Więc to jest tu się. I tak jak powiedziałem, no to już nie jest bariera, to jest już Monty Python, ale to taki już z tych bardziej hardcore odcinków, już mówiąc językiem młodzieżowym. No, może tak, no to wszyscy zawsze, albo kiedyś były dwie szkoły, Benny Hill albo Monty Python. Natomiast, no zresztą tu moim gościem była pani Hanna Kotkowska-Bareja, żona pana Barei. I rzeczywiście, no, jeśli chodzi o przywoływanie pana Barei, gdzieś chyba muzeum nawet teraz widziałem, że powstało właśnie, że nawet można się nagrać, ubudubu, niech nam żyje prezes naszego klubu. No to jest najśmieszniejsze, że pan Kuc, który był jego przyjacielem, ze szkoły jeszcze z filmówki z Łodzi, zrobił wszystko, żeby go zniszczyć. No, kiedyś właśnie ten termin bareizm został wprowadzony jako coś okropnego, jako jakaś tam zupełna szmira. I przez 4 lata pan Bareja nie nakręcił filmu, nie podał już nigdy więcej ręki swojemu kiedyś najlepszemu koledze. Natomiast mnie zawsze cieszy zwycięstwo filmów pana Barei, bo okazuje się po latach, jakie one były doskonałe, jakie były perfekcyjne. Także może najpierw mówmy najlepsze o Barei, nawet o bareizmach. No, Monty Python, no to tak nie każdy. Nie, no Monty Pythona to wszyscy znają, że to było coś świetnego, ale skecze to mało kto zna. To inna sprawa. Ja raczej myślę, że to bardziej w takim kontekście, że jest takie jakby już opary absurdu, czy Himalaja absurdu, jakie stosuje opozycja, no to że no dobrze, no to nawet Baria by się jakby zadziwił. O opozycji, żeśmy porozmawiali, tak. No to teraz porozmawiajmy trochę o naszym kandydacie, no bo ja to jest też mój kandydat, nie będę ukrywał, pan Patryk Jaki. Natomiast no, nastąpił taki wist, dosyć nie dla wszystkich zrozumiały, że nagle okazało się, że wiceprezydentem będzie pan Piotr Guział. No. No i to uważam, że no polityką, no są jakieś tam koalicje. Natomiast no zdziwiło mnie, że będzie od kultury. Między innymi od kultury miałby się zająć też. Ale od kultury też, no. Bo przejrzałem dossier pana Piotra Guziała, no, dosyć bogata kariera na różnych szczeblach, ale z kulturą nigdy nic wspólnego. No chyba może jako burmistrz Ursynowa. Jak był z nami w koalicji na Ursynowie, ja byłem wtedy radnym dzielnicy, no to ta kultura była o tyle ciekawa, że była otwarta na różne bardzo nurty. Robiliśmy na przykład Tydzień Pamięci. Zapoczątkowaliśmy jako pierwsza dzielnica w Warszawie Tydzień Pamięci. On był zawsze 10 kwietnia otwarty z odpowiednią wystawą. To między innymi była wystawa pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tam wtedy otwierał ją pan premier Jarosław Kaczyński. Mieliśmy w ramach Tygodnia Pamięci dużo wykładów, spotkań na temat Katynia i na temat martyrologii naszych żołnierzy na wschodzie. Było dużo o historii, było dużo o naszej kulturze, tradycjach. Był tydzień węgierski na przykład w ramach dobrej współpracy sąsiedzkiej. Więc jednak trzeba przyznać, tak, Piotr Guział firmował i tworzył te tygodnie pamięci, które były czymś w skali Warszawy niespotykanym, gdzie pani prezydent w ogóle sobie nie wyobrażała tego, żeby 10 kwietnia do tej rocznicy mówić, żeby coś wspominać. Natomiast tutaj Piotr Guział jako burmistrz się wykazał i o tym mówił. Tutaj były prelekcje, były spotkania, był otwarty na bardzo różne poglądy, także na te lewicowe oczywiście, tu też o tym pamiętamy. Natomiast ja wolę taki samorząd, który jest otwarty na różne nurty i nie boi się o różnych sprawach rozmawiać, ale nikomu nie zamyka ust. I kiedy myślimy o Warszawie, jaka miałaby być, mam nadzieję już za 2 miesiące, no to otwarta Warszawa, której mogą się różne nurty ścierać, na pewno lepsza niż taka jak dzisiaj, że Platforma Obywatelska, pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, no, jeżeli to jest jakiś lewicowy nurt, jeżeli to jest klątwa w Teatrze Powszechnym, to tak, to jest w porządku, możemy to dofinansować. Jak trzeba dawać zniżkę krytyce to politycznej. Lewicowy nurt, tylko obrzydliwy. Czy obrzydliwy nurt, tak, jakby trzeba było, czy lewacki, tak już tak mówiąc ostrzej. Kiedy trzeba było dawać jakieś dotacje, krytyce politycznej, jakimś wszelkim takim ruchom, to nie było problemu. Natomiast kiedy mówimy już o jakiejś konserwatywnej myśli, tradycji, no to już problem jest, tak, że blokować jakieś przemarsze różnych środowisk prawicowych, nawet narodowych, no to tak, to już byli najwięksi przeciwnicy. Natomiast jakby tylko jedno skrzydło było reprezentowane w Warszawie i to jest na pewno szkodliwe. Samorząd musi być otwarty na różne nurty, tylko właśnie na takie nurty mądre, które nie służą destrukcji, nie są, jak to powiedział pan rektor, jakieś obrzydliwe, które w swoich wartościach takie dla mieszkańców też nie będą. No w tej chwili
chwili nie mamy tej reprezentacji, nie mamy tej otwartości. To jest też dobry przykład dla tego, jak mówi Platforma o demokracji, o wolności. No to jak ona wygląda w Warszawie, to też to widzimy. No są pewne środowiska wpuszczane, promowane, natomiast od, nie, no ja, znaczy, ja, żeby to było drugiej stronie, na pana Piotra, nie, mogę, nie mogę żeby słowa powiedzieć, tak. Znaczy, pamiętajmy jego największej zasłudze. A skupaj, jakby był burmistrzem Ursynowa, to udałoby się na Ursynowie wystąpić. No. To dzisiaj nie jest tak minda w Warszawie. Chociaż nawet jest niektórzy postacią... koledzy moi tam z Domu Kultury, no poczekaj już, niech te wybory się odbędą. Tak. No, trzeba mu to przyznać, chociaż jest postacią barwną, dla niektórych kontrowersyjną, to trzeba mu przyznać, że jest w samorządzie bardzo wiele, że był skuteczny jako burmistrz, że jako radny dzielnicy Ursynów, teraz jako radny miasta, też ma ogromną wiedzę i doświadczenie w samorządzie. No i też trzeba oddać zasługi przy organizacji referendum nad odwołaniem prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, które było takim ruchem, zrywem pierwszym po półtorej kadencji pani prezydent, który pokazywał jednak, że jest opozycja, że jesteśmy w stanie się zmobilizować, że możemy protestować przeciwko niektórym działaniom, że nie godzimy się na to, aby wyczyniać tej naszej Warszawie, co tylko się Platformie podoba. I chociaż wtedy się nie udało, bo troszkę zabrakło może sił, może to był jeszcze nieodpowiedni moment politycznie, ale jednak Piotr Guzioł wiedział, po której stronie się opowiedzieć i jakby był twarzą tego zrywu, był twarzą tego referendum. No ja tutaj akurat to referendum wspierałem, nawet z pieśnią na ustach na referendum Pamiętam, i Ratuj Warszawę. Natomiast miałem wtedy zastrzeżenia do PiS-u, bo wydawało mi się, że PiS do tego referendum nie podszedł z całym sercem, że to było takie, bo wystarczyło odpowiednie hasa zrobić, że komunikacja jest za droga, że parkingów nie ma, że te słupki, że to jako osoba, która naprawdę wiele dni spędziła w terenie, zbierając podpisy, rozdając materiały, rozmawiając z mieszkańcami, ja, moi koledzy radni z całej Warszawy, naprawdę ułożyliśmy to potwornie dużo siły, dużo energii, to nie, więc myślę, że retoryka, że się nie przyłożyliśmy, że bez PiSu absolutnie tego w ogóle nie doszło, więc to może, nasze siły przede wszystkim sprawiły, że to w ogóle było możliwe. Byliśmy jedyną opozycją realną w Warszawie i to my wzięliśmy na barki organizację, bo oczywiście można być twarzą danego ruchu, inicjatywy, projektu, można mówić o pięknych hasłach, ale ci ludzie na dole potem wiedzą, jak to ciężko jest przeprowadzić, jak ciężko zebrać 150 czy 200 tysięcy podpisów prawidłowo zebranych. Będąc z PiSu, czyli będąc w opozycji, kiedy urzędników ratusza, którzy naprawdę bardzo restrykcyjnie sprawdzą każdy podpis, kiedy będą bardzo restrykcyjnie sprawdzać wszelkie przepisy pod tym kątem, żeby nam po prostu jakby to utrącić. Ja tu oczywiście doceniam. Nie, tutaj będę bronił, bo bez nas by tego absolutnie nie było. Ja całą tę pracę doceniam, natomiast wydaje mi się, że te hasła, które szły od góry, że oni chcieli to W, oni chcieli Wielkiej Warszawy, to było takie zupełnie dla nikogo. Możemy rozmawiać o tym, jak to marketingowo czy PR-owsko potraktowano. Tak, lepiej lub gorzej. O tym myślę. To jest oczywiście kwestia wtórna, jak o danym projekcie rozmawiano, w jaki sposób go komunikowano. Może trochę zabrakło, może to nie był odpowiedni moment. Jakby to już niech specjaliści od marketingu się spierają. No może też było tak, że nie chciano, żeby pan Piotr Guzioł miał sukces. Prawda? Nie, na pewno tak nie było. Naprawdę. No całą mocą wsparliśmy wtedy ten projekt. Naprawdę poświęcenie naszych działaczy, naszych struktur było gigantyczne i bez nas absolutnie by tego referendum nie było. No, pamiętam sam, jak z kolegami każdy weekend, każde popołudnie, dni wolne spędzaliśmy pracując w terenie. No a zresztą też, tak jak mówię, ja się przykładałem, ja do siebie żadnych zastrzeżeń nie mam, jeśli chodzi o referendum. Z kolegami nawet tam śpiewaliśmy w Koneserze taką piosenkę właśnie na referendum i Ratuj Warszawę. No i tam ten tekst może gdzieś to sobie w internecie, jeżeli ktoś jest ciekawy, to sobie można znaleźć. No dobrze, a uważam, że rewelacyjną akcją jest akcja pana Patryka Jakiego Stoimy Pod Blokiem, prawda? To fantastyczne odwrócenie. Myślę, że to jest coś nowego, że się przychodzi do ludzi, że robi się spotkania, nie tylko dzielnicowe, spotkania na ich osiedlach, pod ich domem, przy ich skwerku, ulubionym parku. Naprawdę zainteresowanie mieszkańców jest bardzo duże. Każdy może podejść, porozmawiać, zadać pytanie. Ogromna otwartość. Akcję już właściwie kończymy. Finał powinien być teraz w tym tygodniu, a kulminacja będzie w środę na Pradze Północ. To już mogę zaprosić. Miejscu? A na osiedlu przy Kijowskiej. 11, więc tutaj jeszcze będą odpowiednie ogłoszenia szczegółowe. Tutaj minister Patryk Jaki zaprosi jeszcze szczegółowo, w którym miejscu, jaka będzie konwencja. Natomiast w każdym razie na Pradze Północ, proszę, kolejne się tam spotkanie w środę gdzieś tam oboracać, to będą państwo mieli szansę spotkać się, no
myślę, że z prezydentem Warszawy najbliższym, panem Patrykiem. Daj Bóg, żebyśmy mieli pewną zmianę, odświeżenie w Warszawie, oczyszczenie pewnych spraw, no i po prostu ambitną, dynamiczną prezydenturę, na jaką naprawdę stolica Polski, Warszawa zasługuje. Ja sobie nie wyobrażam inaczej, no ja kocham Warszawę i sobie nie wyobrażam, żeby pan Trzaskowski miał być kontynuatorem polityki pani Gronkiewicz-Waltz i razem z panią Ewą Gawor organizować nam na przykład marsz 11 listopada. No, tego sobie nie wyobrażam. A czyli myślę, że najważniejszą kwestią, jak sam mówił pan Rafał Trzaskowski, czy jedno z najważniejszych, to byłoby na przykład udzielenie pierwszego ślubu homoseksualnego. Pomijając fakt, że wbrew konstytucji, której tak bardzo broni Platforma Obywatelska, no ale takie ma marzenia, obrońca konstytucji, demokracji, żeby wbrew tej konstytucji udzielić ślubu pierwszego w Warszawie. Tak się absurd, to jest naprawdę jakby mówimy o kandydacie, którego wzięto zupełnie z łapanki, który bardzo nie chciał być prezydentem Warszawy, który marzył o salonach w Brukseli, który marzy o Policji Europejskiej, by tam się najchętniej czuł, pewnie pijąc wino, patrząc na obrazy Rembrandta i z panem Junckerem, dyskutowaliby tam gdzieś o przyszłości Europy i o tym, jak to było pięknie, jak jeszcze będzie. Natomiast wzięto człowieka, który totalnie się tego nie daje, który przez minutę nie był w samorządzie, ani radnym, ani burmistrzem, wiceburmistrzem, nie mówiąc już o jakichś poważniejszych stanowiskach, jeszcze poważniejszych, więc ta osoba no tylko może jakąś kompromitację wprowadzić w Europie. Ale wie pan, mnie to najbardziej przeraża, że jest wykształcony, tak. Mówiący płynnie tam, nie wiem, czy myślę, że on jest tak wykształcony, jaki koledzy, ale miał wszystko, gdzieś tam, mówiliśmy. No, gdzieś tam jakąś pan Geremek go szkolił, był uczniem pana Geremka, profesora zresztą, tak. I no więc no to jakoś tak, no przecież no, mimo wszystko, no jakoś się najbardziej lipną uczelnię nie skończyło, no to coś człowiek powinien jednak zaakumulować, prawda, jakoś tam z tej wiedzy. Natomiast to się okazuje, że no w ogóle jakieś, nie wiem, na przykład rozstrojenie jaźni, no jak była defilada 15 sierpnia oczywiście, no to co zrobił pan no, Trzaskowski, no to już, no tak jak mówię, no takie rozstrojenie jaśni. Najpierw powiedział, że defilada go nie interesuje, bo on ma tutaj zakupy akurat tam. Tak, na zakupach był akurat tam 120 tysięcy ludzi patrzy. Potem gdzieś tam jeszcze napisał, że złożył kwiaty pod grobem generała Piłsudskiego, a na koniec jeszcze wyśmiał grupę rekonstrukcyjną, mówiąc, że to takie teraz nasze wojsko, takie uzbrojone. No po prostu... To jest, niektórzy mówili, że to jest Trzaskowski jak Komorowski, taka strona powstała i niektórzy porównywali tą kampanię, ale myślę, że to jest turbo Komorowski, to Trzaskowski to jest jakaś wersja, tak, to jest jakaś wersja do potęgi wzięta i to jakiś entej. Coś to w każdym razie. Totalnie, myślę, że to jest Komorowski razy Petrur, Trzaskowski, no wręcz uważam, że poziom gaf, rozumiem, że można w ciągu kilku lat mieć tyle, ale w ciągu kilku miesięcy już tyle głupot naopowiadał, humorystycznych rzeczy, że to... Może on, ten pan robi to specjalnie, no bo nie chce, tak jak pan mówił, że on wcale nie chce być tym prezydentem Warszawy. Ja też to biorę pod uwagę. Jak on tutaj się wygłupie po całości, to już mnie nikt nie wybierze. Wrócę sobie do tej Brukseli, tam Klotz Juncker na mnie czeka, Franz Timmermans się do mnie uśmiechnie. No życie. Co prawda tam już też niedługo wybory, więc nie wiadomo, jak przed tymi wyborami będzie się sprawował. No ale ja generalnie no to uważam, że warszawiacy jednak mają na tyle rozumu, że te platformy no muszą odsunąć od władzy. No to się tak mówi, że Warszawa to takie miasto tam postubeckie, że to... Nie, to zaklinanie rzeczywistości, obrażanie warszawiaków i wmawianie. Ale to niestety, wie pan, ja panu powiem, że to często była też wymówka PiSu, dlaczego przegraliśmy. Tak było przez ostatnie lata trochę. Nie, może nie wymówka, pan tak. Jestem za PiSem, ale no też no pewne rzeczy nie mogę nie dostrzegać, nie mogę to tylko lukrować i mówić, no PiS taki wspaniały mamy, PiS jest bardzo dobrze. No więc troszkę muszę też się wymądrzać, prawda? Krytykę. Natomiast co jest istotne, i tutaj też bym zaapelował do mieszkańców Warszawy, żebyśmy poszli na wybory, zagłosowali. To nie jest tak, nawet jak jakieś sondaże pokazują lepszy czy gorszy wynik, jak niektóre sondaże mogą nam przysparzać więcej radości, to jednak jest jeden sondaż, który się liczy, to są wybory, pierwsza tura 21 października i trzeba pójść, po prostu trzeba zagłosować, bo samo się nie wygra. Trzeba pójść i zagłosować na PiS, no, to jest chyba jasne. To jest oczywiste, a teraz zapraszamy na reklamę.